Dzień dobry, Tomek Gliński, witam na moim kanale. Kochani Państwo, od kilku tygodni kroczy kondukt żałobny PiS. Pogrzeb jest w trakcie. Teraz, kiedy nabiera tenże kondukt tempa, pałeczkę przejmuje Kaczyński. Usuwa czterech wicepremierów, każdy z nich jest na swój sposób skompromitowany i rozpoczyna już drogę wprost na cmentarz. Tam pochowamy 15 października Prawo i Sprawiedliwość razem z przystawkami i przysypiemy ich ziemią. Kaczyński ma świadomość, że to jest koniec. Dlaczego chowa tych swoich wicepremierów? Proszę Państwa, to jest pewien mechanizm, który jest dosyć widoczny wśród pisowskich podnóżków. Mianowicie, jeżeli ktoś jest u nich skompromitowany, to zamiatają go pod dywan, chowają. Pamiętacie, jak schowali Macierewicza, jak schował się ostatnio Kolanko, jak się chował Dobski, taki media worker. Oni zawsze gdzieś uciekają. Ich się z radaru mediów usuwa, aby ich nie było widać. Wtedy jakby ludzie w ich rozumieniu zapominają, nie pamiętają. Teraz Kaczyński, widząc, że musi ratować tych swoich totum fackich, no to zaczyna ich chować. Nigdzie ich nie schowa, nigdzie nie uciekną, a nawet jeżeli uciekną, to i tak ich znajdziemy. A znajdziemy ich na pewno i rozliczymy. Ci, co się znają na języku czy mikroekspresji, to patrzcie, jak można bardzo dobrze zagrać. Koszyczków nie będzie. Ale jakby, wiecie, tak? Twardo. Musicie się dużo pouczyć, bezpieczniaki, którzy mnie oglądacie. Bardzo dużo. Ale to nie będziecie mieli okazji. Wracając do meritum. Pogrzeb PiS trwa. Kondukt żałobny jedzie. Marsz żałobny Chopina jest grany. Już go słychać coraz bardziej. I lada moment, Państwo zobaczycie ten kondukt jakby w całej jego krasie. Myślę, że na początku tego konduktu już będzie szedł pod sam koniec sam Kaczyński, który przejmie stery tonącego okrętu, chcąc pokazać swoim wyznawcom, że oto on, kapitan, będzie tonąć razem z tym okrętem, a oni niech toną razem z nim, skoro tak no, wyznają jego ideę. Czy tak będzie? Raczej nie. W tej chwili, kochani, w małych miasteczkach pisowcy uciekają. Uciekają, boją się, wiedzą, co ich czeka. Szczególnie te małe miasta, na przykład wiem, stolica Kaszub, Kartuzy, gdzie pisowcy, którzy kłapali japami przez ostatnie parę lat, nękali samorządowców, wczynali awantury, ale dalej. Dzisiaj oni już milczą. Są cicho. Była ostatnio taka sytuacja z jednym z pisowców, pominę nazwisko, pominę miejsce, w ogóle był taki moment, że pojawił się w miejscu publicznym, ludzie zaczęli do niego mówić, gdzie są nasze pieniądze, dlaczego nas okradliście i tak dalej, wiecie, zaczęła narastać wśród ludzi taka złość. Słowo od słowa, coraz bardziej i on gdzieś tam coś, jak to się mówi popularnie, pysknął do kogoś, tak? Rzucił jakimś tekstem i nagle ktoś powiedział coś, co miało oznaczać, że słowa się za chwilę zakończą. I się pisowiec wystraszył nie na żarty. Zaczął wołać, żeby policję wzywać. Zrozumiałe, wystraszył się. Oczywiście to nie są metody, ale ludzie są wściekli. Chcą rozliczenia. I to rozliczenie przyjdzie. Koniec PiS właśnie się rozpoczął. W zasadzie od 4 czerwca, kiedy w Warszawie pojawiło się ponad 500 tysięcy ludzi. Kolejne miasta, kolejne wiece, kolejne marsze. I marsz dla życia i rodziny, gdzie przyszło, nie wiem, z 1000 osób, no z górką mówię. Nikt nie przyszedł. Jakie 33%? Kochani Państwo, popatrzcie na Warszawę. Przecież mogli zwieść ludzi na ten marsz dla życia i rodziny. Stać ich. Zagonić towarzystwo, zagrozić zwolnieniami,
zapakować do autokarów czy do bydlęcych wagonów, zwieźć do Warszawy i wysłać ich w tym marszu. Nikt nie przyjechał. Takie są fakty. Nikt nie chciał, odmówili. Przyszło tam, nie wiem, z kilkaset osób, tysiąc osób i to wszystko. Jakie 33% poparcia? Serio? Te sondaże, które codziennie tak zwane wolne media państwu są prezentowane, no one abstrahują od rzeczywistości. Gdyby nie te wiece, te marsze, gdzie widzicie te setki tysięcy ludzi, które uczestniczą w tej kampanii w sieci na wybory, tak, tej kampanii o walkę o demokrację i praworządność, to mógłbym zrozumieć, że mogłyby się mieć wątpliwości, że może te sondaże są rzetelne. No ale na litość boską, skoro PiS rządzi i ich stać, ma takie podobne poparcie, to gdzie to poparcie jest na ulicach? Nie ma. No więc o jakie 33%? Tak my tutaj, nie wiem, będziemy się bić. Ja nie wiem, jakie oni mają poparcie, nie wiem, 17-18%. Redaktor Piński mówi, że może ze 20 kilka. Może. Według mnie poniżej 20, z tego co ja wiem. Co zresztą potwierdza się, zobaczcie, na frekwencji. Pogrzeb PiS trwa. Ta trumna z Prawem i Sprawiedliwością i przystawkami zbliża się do tego cmentarza. Teraz, kochani państwo, rzecz jest w tym, abyśmy bardzo mocno dali do zrozumienia pisowcom, jakby ich nie nazwać, że zostaną rozliczeni. Donald Tusk mówi, nie jestem mściwy. I ja to rozumiem, szanuję, bo to nie chodzi o zemstę. To chodzi, kochani państwo, o pewne konsekwencje. O konsekwencje tego, co oni zrobili. I dalej zresztą robią, na tyle bezczelnie. Oni muszą ponieść tego konsekwencje. Czy to będą konsekwencje prawne, czy konsekwencje takie społeczne, cywilne, stygmatyzm, nazwanie ich kłamcami, oszustami, to te konsekwencje muszą być. Tego wymaga elementarne poczucie sprawiedliwości i przyzwoitości. Jeżeli ktoś zachowuje się w sposób nieprzystojny, obraża, kłamie, szydzi, znęca się, zastrasza, musi ponieść tego konsekwencje z imienia, nazwiska, wizerunku. Proszę, na kolejne lata będziesz żyć w infamii, czyli w tak zwanej niesławie. Kiedyś infamia była w Polsce jeszcze w wiekach, powiedzmy, średnich, dość dolegliwa. Ludzie wtedy jakby dbali o swój wizerunek. PiSowcy dzisiaj o swój wizerunek nie dbają, bo mają ludzi za nic. Gardzą ludźmi. Dla nich my jesteśmy drugim sortem. Okej. Po wyborach oni sami z siebie ten drugi sort właśnie teraz już zrobili, a odczują to po wyborach. I teraz jeszcze słowo do tych, którzy w mediach społecznościowych, to są potężnym narzędziem, szydzą, atakują, obrażają, upokarzają ludzi, którzy walczą z PiS-em. Szczególnie tak na Twitterze jest taka grupa, która szydzi z opozycjonistów. Posłuchajcie mnie uważnie. Można komuś odpuścić jakiś tam hejt, głupkowate żarty i tak dalej. Gorzej, kiedy przekraczacie pewne granice. Te granice przekroczyliście. Tak się akurat składa, że są ludzie, którzy mają zdolności, możliwości, aby was zidentyfikować, znaleźć i ostatecznie postawić przed sobą. Bo jeżeli działacie w zorganizowanej grupie przestępczej i ten hejt, to znęcanie się psychiczne na przykład nad kobietami ma charakter systemowy, to popełniacie przestępstwo. I za to zostaniecie ukarani. Czy wy myślicie, kołki, że my nie będziemy w stanie was znaleźć i zidentyfikować? My to już zrobiliśmy. W dużej mierze wytypowaliśmy już te osoby, które są nam znane i prokuratura, już niezależna, będzie mogła takie osoby przesłuchać, jeżeli ich ocena prawnokarna będzie taka, by postawić zarzuty, to te zarzuty zostaną postawione. To jest oczywiście stwierdzenie retoryczne, bo to, że tak będzie, to nie mam najmniejszych wątpliwości. Więc to już jest bez znaczenia, tak? Czy wy teraz będziecie przepraszać, kasować konta, udawać, że to nie wy,
tam próbować się blatować. To jest bez znaczenia. Mieliście czas na to, nie wiem, rok temu, dwa lata temu. To, co już zrobiliście, na przykład kolportując prywatne informacje na temat ludzi, próbując ich w ten sposób upokorzyć, zastraszyć, za to zostaniecie ukarani. I w tym kondukcie żałobnym właśnie idziecie. Razem z Kaczyńskim. Proszę Państwa, 8 lat. 8 lat wytrzymaliśmy, zachowaliśmy twarz, możemy spojrzeć w lustro. Ja osobiście jestem usatysfakcjonowany, choć trochę może i zmęczony, ale mam wewnętrzną satysfakcję patrząc, jak pisowcy wyją, jak się boją, jak próbują uciekać, jak szukają możliwości dogadywania się. Nie ma dogadywania się. Nie ma współpracy, bo współpraca z wami to jest współudział. To mówię do pisowców. Drodzy moi, wiem, że wielu z was ma wątpliwości, czy tak będzie. Czytam komentarze, piszecie, że znowu będzie tak samo, także politycy obiecują jedno, a potem robią drugie, bądź tego nie robią, że dziennikarze to są tacy, siacy i owacy. Polska, ta wolna Polska po tych wyborach będzie zupełnie inna. To nie będzie już to samo. Nie będzie symetryzmu. Będzie nazywane kłamstwo kłamstwem, a prawda prawdą. Nie będzie tak, jak było. Politycy będą sekowani przez nas, przez nowe media, które w tej chwili jakby się tworzą, przez ludzi, którzy będą oceniać sytuację obiektywnie. Jeżeli ktoś kłamie, to zostanie nazwany kłamcą, czy mu się to podoba, czy nie. Nie będzie już sytuacji, w których pan się mija z prawem, albo że jest to subiektywna ocena rzeczywistości. Nie. Będą ludzie rozliczani z tego, co robią. Kochani moi, ten moment, w którym zmieni się już ten rząd, kiedy zapadną pierwsze decyzje, my wszyscy, również wy, musicie dołożyć wszelkich starań, aby wspomóc nowy rząd i tych, którzy zaczną odbudowę kraju. To jest trochę taka sytuacja jak po II wojnie światowej, kiedy Polacy bez względu na przekonania zaczęli odbudowywać Warszawę, czy zaczęli odbudowywać Gdańsk, czy inne miasta. Wszyscy razem zgłaszali się do pracy, żeby odgruzowywać tak zgliszcze. Przypomnijcie sobie, jak Polacy odbudowali Warszawę. Przecież to byli różni Polacy. Byli komuniści, byli socjaliści, byli monarchiści, prawicowcy, endecy, zwał jak zwał. Ale wszyscy brali te porozbijane cegły i sprzątali swoje miasto, swoją stolicę. Dzisiaj Warszawa jest wspaniałe miasto. Zostało odbudowane. Polska jest dzisiaj zniszczona. Zniszczyli ją pisowcy, ale my ten kraj odbudujemy. My wszyscy, wy, ja, każdy z nas dołoży swoją cegiełkę, każdy z nas dołoży wszelkich starań, aby nasz kraj odbudować. Od polityków będziemy wymagać tego, aby nam pozwolono żyć, aby nie było zamordyzmu, aby nie było ataków służb na ludzi, żeby nie było szukania kija, żeby kogoś uderzyć. Przedsiębiorcy mają dostać wsparcie państwa, a nie kontrolę z Urzędu Skarbowego. A propos urzędów skarbowych, to wy, skarbowcy, coście się wysługiwali przez 8 lat pisowcom, nękaliście przedsiębiorców. Co myślicie, że co? Że wam to ujdzie na sucho? Nie. Wy też będziecie poddani weryfikacji. Tak. Krajowa Administracja Skarbowa. Wielu urzędasów z tej instytucji znęcało się i prześcigało się w nękaniu przedsiębiorców. Przypomnieć wam akcje Paragony i prowokacje, które robiliście w małych miasteczkach, kupując coś, jeżeli nie dostaliście Paragonu, to robiliście aferę i stawialiście komuś zarzuty karno-skarbowe? Tak było. Prawda? Akcja Paragon. To też zostanie wyjaśnione. Prowokowanie kogoś do popełnienia przestępstwa karno-skarbowego jest przestępstwem takim samym, za jakie został skazany Kamiński z Wąsikiem. Przekroczenie uprawnień. Bezprawnym jest prowokowanie obywatela do popełnienia przestępstwa.
i za to też odpowiedzią. Także, szanowni państwo, pogrzeb PiS trwa. Kondukt posuwa się do przodu. Kaczyński już jest na jego czele. Czterech swoich totumfackich teraz usuwa na bok. Został Morawiecki jeszcze przez chwilę. A my możemy się temu przyglądać i się ironicznie uśmiechać. Jeszcze na koniec a propos Brudzińskiego, zwanego Jojo. Brudziński, gdzie masz faktury? Tak, to jest pytanie, które należy zadawać mu za każdym razem, kiedy gdziekolwiek go zobaczycie. Jak zobaczycie Brudzińskiego na jakimś wiecu, spotkaniu, gdzie no, będzie można zadać mu to pytanie, bo wiecie, oni się otaczają cały czas policją i służbami, ale zapytajcie się ich. Powiedzieć, Jojo, faktury gdzie masz? I tak za każdym razem, transparent. Jojo, gdzie masz faktury? Cwaniaczu. Szef sztabu wyborczego. Dosyć żałosna persona. Gdzieś ostatnio słyszałem, że on jest jakiś twardziel, że on sobie radzi. Jojo, zobaczysz, jak ty sobie poradzisz, kiedy będziesz się tłumaczyć przed śledczym. Kochani moi, dzięki za uwagę. Zobaczcie ten emocjonalne moje wystąpienie, ale najzwyczajniej się cieszę z tego, że w końcu ta trumna z PiS-em, ze Zjednoczoną Prawicą kieruje się na cmentarz. A my będziemy tam czekać i patrzeć, jak będą ich grzebać. A później to całe towarzystwo rozliczy. To nie będzie zemsta. To są konsekwencje. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, przekazujcie je dalej. A ja zapraszam na następny materiał. A bardzo dziękuję za wsparcie tych, którzy uznali, że warto wspierać mój kanał. Jeżeli ktoś chciałby go wesprzeć, będzie mi bardzo miło, bo poza moją pracą zawodową, jak sprzątam, to również i prowadzenie tego kanału, moje teksty, które ja przygotowuję i moje wystąpienia, też jest moją pracą. I jeżeli uznacie, że moja praca jest warta tego, będę wdzięczny za jakąkolwiek gratyfikację. Trzymajcie się ciepło. Ja dziękuję. Wiecie, nie? My pokazujemy sobie tak. Zwyciężymy. A pisowcom, kochani, to możemy pokazać na odwrót. Tak przynajmniej w Anglii jest. Trzymajcie się. Do zobaczenia.